W jednej z polskich miejscowości doszło do tragicznego zdarzenia. Nie żyje jedna osoba. Na drodze powiatowej doszło do dramatycznego wypadku. Niestety ofierze nie udało się już pomóc. Fatalne doniesienia z kraju. Tragiczna wiadomość z jednej z polskich miejscowości. Nie żyje jedna osoba. Do dramatycznego zdarzenia miało dojść na drodze powiatowej. Niestety w jego wyniku zmarł starszy mężczyzna. Nie dało się już nic zrobić. Fatalne doniesienia zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy. Nie żyje mężczyzna. W jednej z polskich miejscowości doszło do tragicznego wypadku na drodze powiatowej pomiędzy Wysoką Głogowską a Głogowem Małopolskim w okolicy Rzeszowa doszło do tragicznego wypadku. Jak wynika z doniesień Wirtualnej Polski, kierowca samochodu osobowego miał zderzyć się z rowerzystą. Niestety mężczyzna nie przeżył tego tragicznego zdarzenia. Do wypadku doszło w środę ok. 6:00. 21-letni mężczyzna zamieszkujący powiat rzeszowski podróżował samochodem drogą powiatową w stronę Głogowa Małopolskiego. W tym samym kierunku poruszał się także rowerzysta. Niestety doszło do zdarzenia. W wyniku zderzenia 70-letni rowerzysta, również mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, zginął na miejscu. Kierujący Fordem w chwili zdarzenia był trzeźwy, poinformował Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, w rozmowie z portalem Rzeszow News. PL. 70-letni mężczyzna wskutek tragicznego zdarzenia zginął na miejscu. Trwają prace policji pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze usiłują ustalić, w jaki sposób doszło do śmiertelnego wypadku. Niestety nie jest to jedyne tragiczne zdarzenie w województwie podkarpackim z udziałem rowerzysty. W niedzielę w Mostkach w gminie Jarocin potrącono 52-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego. Rozpędzony kierowca Fiata miał wjechać w rowerzystę. Z ustaleń policji wynika, że ofiara jechała całą szerokością drogi. W dodatku do wypadku doszło na odcinku drogi, który nie został oświetlony. Źródło: Wirtualna Polska.